Witam Państwa we wtorek, 12 czerwca. Nazywam się Cezary Kosowicz i zapraszam na serwis informacyjny Idź Pod Prąd. Trump spotkał się z Kimem. Dziś po godzinie 3 naszego czasu odbyło się spotkanie prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa z przywódcą Korei Północnej Kim Jong-unem. Obaj przywódcy odbyli blisko 40-minutową rozmowę w cztery oczy. Po rozmowie podpisali wspólną deklarację, w której zapisano, że oba kraje zobowiązują się do ustanowienia nowych stosunków między Stanami Zjednoczonymi a Koreą Północną i połączą swoje wysiłki na rzecz zbudowania trwałego i stabilnego systemu pokojowego na Półwyspie Koreańskim. Korea Północna zobowiązała się do podjęcia działań zmierzających do całkowitej denuklearyzacji Półwyspu Koreańskiego. Oba państwa zobowiązały się również do wydobycia i natychmiastowego odesłania do kraju szczątków osób zaginionych w czasie wojny koreańskiej. Stany Zjednoczone i Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna będą prowadzić dalsze negocjacje pod przewodnictwem amerykańskiego sekretarza stanu Mike'a Pompeo i odpowiedniego urzędnika wysokiego szczebla ze strony koreańskiej w najwcześniejszym możliwym terminie. Po zakończeniu szczytu prezydent Trump spotkał się z dziennikarzami. Oświadczył, że po podpisaniu wspólnej deklaracji Kim Jong-un zadeklarował, że zniszczy ważny poligon testów rakietowych. Trump oświadczył, że sankcje przeciwko Korei Północnej pozostają w mocy, ale na razie wstrzymał plany nałożenia nowych. Powiedział też, że póki co nie wycofuje amerykańskich sił zbrojnych z Półwyspu Koreańskiego, ale zawiesza wspólne manewry z Koreą Południową. Prezydent Stanów Zjednoczonych mówił również, że rozmawiał z komunistycznym przywódcą o prawach człowieka, wolności religijnej i porwanych Japończykach i zapowiedział dalsze rozmowy w tych kwestiach. Stwierdził też, że zaprosi Kima do Białego Domu. W ten sposób Kim w zasadzie przez Trumpa został, no, ma taką zachętę. Wychodzisz z tego spisku rosyjsko-chińskiego. Po co tam masz być tam takim popychadłem rosyjsko-chińskim? Nie wygłupiaj się, my tutaj dalej będziesz ten koniak drogi pił, tylko, prawda, zupełnie w innym towarzystwie. Także dla takiego przywódcy jak Kim, to jest, jak mówię, wielka szansa. Czy on ją wykorzysta, ja tego nie wiem. No, cały czas miejmy świadomość, że on jednak pobierał nauki w zachodniej Europie, w Szwajcarii zdaje się, i widział, jak wygląda inny świat. To nie był taki wychowanek moskiewski jak Kim Il-Sem, czyli dziadek. Młody Kim to już, powiedzmy sobie, może mieć zupełnie inne potrzeby cywilizacyjne. Co będzie, zobaczymy, ale Donald Trump na pewno nie jest naiwniakiem politycznym i teraz do dzieła przystępują tacy już negocjatorzy od szczegółów, którzy będą to porozumienie wprowadzać w życie. Będziemy obserwować, jak na to będzie reagować Rosja i Chiny. No bo jeden z uczestników ich tego układu, i to taki najbliższy i najbardziej taki zdecydowany w języku i w czynach, no, może przestać być kolegą Moskwy i Pekinu. To duża może być strata tego straszaka, takiego harcownika. Pekin i Moskwa mogą w tym momencie wytracić. A kto mówi, że on nie będzie teraz straszakiem w drugą stronę? Iran wciąga Polskę w konflikt ze Stanami Zjednoczonymi. Ambasador Iranu w Polsce Ramin Mehman Parast zaapelował, by polski rząd stanął przeciwko Stanom Zjednoczonym. Podczas konferencji prasowej w Warszawie ambasador powiedział: gdybyśmy byli przekonani, że bezpośrednie negocjacje z Amerykanami mają jakikolwiek sens, to byśmy je podjęli, ale widzimy, że bez względu na to, co się ze Stanami Zjednoczonymi wynegocjuje, to nie można im ufać. Od Polski, jako od niestałego członka Rady Bezpieczeństwa ONZ, oczekujemy, że będzie skłaniać Stany Zjednoczone do przestrzegania i egzekwowania postanowień ONZ. Poparliśmy kandydaturę Polski jako niestałego członka Rady Bezpieczeństwa i pogratulowaliśmy polskim władzom wyboru. Oczekujemy, że Polska będzie stała na straży światowego porządku, który wyznacza Rada Bezpieczeństwa i sama ONZ. Chodzi o to, aby Polska nie stawała po stronie Stanów Zjednoczonych, które otwarcie łamią ten ład. Awaria państwowych systemów informatycznych. Dziś rano miała miejsce awaria systemu rejestrów państwowych. Z tego powodu niedostępne były serwisy internetowe Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców, Profil Zaufany, e-Pułap oraz obywatel.gov.pl. Z pomocą tych systemów obsługiwane są sprawy takie jak zgłoszenie narodzin dziecka, zarejestrowanie samochodu czy zgłoszenie kradzieży dowodu osobistego oraz uzyskiwanie różnych dokumentów i ich odpisów. Awaria systemów spowodowała, że załatwienie różnych spraw było niemożliwe nie tylko przez internet, ale także w urzędach. Ministerstwo Cyfryzacji przeprasza za utrudnienia. Po południu udało się usunąć awarię, nie podano, czym była spowodowana. Na zlecenie Rosjan próbował skłócić Ukraińców i Polaków. Służba Bezpieczeństwa Ukrainy zatrzymała w Kamieńcu Podolskim Ukraińca, który rozprowadzał w miejscach publicznych ulotki z treściami antypolskimi. Na ulotkach podpisywał się jako ukraiński nacjonalista i nawoływał do agresji wobec Polaków mieszkających na Ukrainie. Mężczyzna został zwerbowany przez FSB Rosji podczas pobytu w Rosji. Został członkiem rosyjskiej organizacji pod nazwą Narodowy Ruch Wyzwoleńczy. Zatrzymany rozpowszechniał również w portalach społecznościowych materiały popierające rosyjski atak na Ukrainę. Rosja pomoże komunistycznym Chinom rozbudować elektrownie jądrowe. Chiny i Rosja podpisały 4 umowy o współpracy w sferze energetyki jądrowej. Rosjanie wesprą Chiny w budowie 4 bloków energetycznych w elektrowniach w Sudabao i Tianwan. Trzecia umowa mówi o dostawie wyposażenia, paliwa i usług dla pilotażowego reaktora prędkiego CFR-600. Na mocy 4. umowy Rosatom dostarczy wyposażenie dla generatorów zasilających urządzenia w chińskim programie kosmicznym. Dyrektor generalny Rosatomu Aleksiej Likaczow stwierdził, że w trakcie długotrwałej współpracy z partnerami chińskimi osiągnięto bezprecedensowy poziom zaufania. Porażająca niesprawiedliwość w niemieckim sądzie. Sąd w Nadrenii Północnej Westfalii wypuścił zabójcę na wolność. Ahmed R., imigrant z Afganistanu, w zeszłym roku pobił przypadkowego przechodnia. Chciał w ten sposób zaimponować swoim kolegom. Jednym z ciosów powalił zaatakowanego Tomasa K. na ziemię, co doprowadziło do złamania czaszki. Napastnik świętował później ze znajomymi. Jego ofiara zmarła następnego dnia w szpitalu. Sprawę rozpatrywał sąd dla nieletnich. Prokurator domagał się niezwykle łagodnego wyroku 2 lat i 8 miesięcy więzienia. Sędzia Ulrike Grawe-Herkenrath była jeszcze łagodniejsza i wydała wyrok w zawieszeniu, stwierdzając, że więzienie może wpłynąć na skazanego demoralizująco. Ahmed R. ma odpracować 10 godzin prac społecznych tygodniowo i brać udział w treningu radzenia sobie z agresją. Ponadto ma poddawać się kontrolom na obecność narkotyków we krwi. Sędzia tak mówiła podczas uzasadniania wyroku. Być może istnieją oczekiwania, że sprawca powinien cierpieć, jak cierpią poszkodowani, ale nie jest to główny cel postępowania karnego. Dodała, że karze powinna przyświecać idea edukacyjna. To, co było kiedyś fundamentem zdrowego państwa, czyli sprawiedliwe sądy, to się okazuje, że to już nie jest żaden fundament, tylko to jest coś, co ten fundament niszczy. Zamiast karać za zbrodnie, to uważają, że w zasadzie tutaj czy będą edukować. No to doigrają się jeszcze gorszych rzeczy. Taki katalog braku wartości, jaki prezentują ci nachodźcy w tak młodym wieku, taki poziom demoralizacji, no to jest rzecz, która dla normalnego Europejczyka jest w ogóle nie do przyjęcia. Ale jeżeli system państwowy, czyli sądy, traktują to jak, powiedzmy, no wykroczenie, bo powiedzmy, jak ktoś zbije szybę, czy coś zbroi, no to prace społeczne zrobi za wykroczenie. A to okazało się, że zabicie Europejczyka, tak, to jest wykroczenie. To wszystko w dzisiejszym serwisie. Dziękuję Państwu za uwagę. Zapraszam na program Kowalski i Chojecki Odpowiadają i na kolejny serwis jutro o 18:00. Do zobaczenia.